Większość z nas pragnie stworzyć trwały związek i mieć szczęśliwą rodzinę, choć często nasze wybory i działania oddalają nas od realizacji tego pragnienia. Dlaczego tak się dzieje? Z badań wynika, że brakuje nam dwóch rzeczy. Świadomości na temat tego, kim jesteśmy, jacy jesteśmy i dlaczego, oraz kompetencji, głównie w zakresie komunikacji, której nabywa się w efekcie pracy nad sobą. Wchodzimy w dorosłe życie z doświadczeniami wyniesionymi z domu rodzinnego. Nierzadko są to trudne doświadczenia, które wdrukowują nam nieprawdziwe przekonania o rodzinie i związkach oraz szkodliwe nawyki, które nie służą budowaniu dobrych relacji. Dodatkowo podlegamy silnej presji społecznej i fałszywym koncepcjom na temat rozwoju, małżeństwa czy chociażby szczęścia. To tak zwane zewnętrzne bariery, do których dołożyć należy również uwarunkowania wewnętrzne, naturalne, a mianowicie, że dwie osoby, zupełnie różne pod względem płci, charakterów i temperamentów, początkowo obce sobie przecież, próbują budować wspólnotę opartą na jedności i być ze sobą przez całe życie. Trudne to, a jednak milionom osób udaje się stworzyć szczęśliwe rodziny i pomimo zagmatwanej historii życia i niesprzyjającym uwarunkowaniom, naprawdę prowadzić bardzo satysfakcjonujące życie. Małżeństwo to niekończąca się podróż. Wielu w nią wyruszyło, ale każdy przeżywa ją na swój sposób. Niektórzy wracają rozczarowani, inni są poturbowani, ale wciąż są tacy, którzy podróżują, a z każdym rokiem są coraz bardziej nieznośnie zadowoleni. Od czego to zależy? Czy jest jakaś recepta na udaną podróż? Czy można się do niej przygotować, aby zwiększyć szansę na udaną przygodę? Małżeństwa, którym udało się stworzyć szczęśliwe związki, wskazują na dwa bardzo ważne aspekty – świadomość i zaangażowanie. Największym bowiem zagrożeniem dla małżeństwa, jak i każdej długiej podróży, jest naiwność, że jakoś to będzie. Udane małżeństwa z długoletnim stażem potwierdzają, że pomimo upływu lat czują się ze sobą lepiej niż kiedy zaczynali tę podróż. Aby dojść do tego stanu, musisz to koniecznie wiedzieć. Po drodze spotkało ich sporo trudu, także cierpienia. Doświadczyli samotności i niezrozumienia. Przestawali się na moment lubić, a nawet zdarzyło im się rzucić w siebie obrączkami. Kryzysy w małżeństwie są nieuniknione. Jeśli będziesz tego świadomy i zrozumiesz, skąd się biorą, lepiej stawisz czoła trudnościom. Złapiesz zdrowy dystans do problemu, dobierzesz skuteczne narzędzia do jego rozwiązania i zaczniesz się rozwijać w taki sposób, o którym kobiety i mężczyźni porzucający swoje rodziny bez ważnego powodu mogą tylko pomarzyć. Podczas tego spotkania zadamy sobie kilka pytań. Odpowiedzi pozwolą nam zrozumieć procesy i mechanizmy naszego działania. Nie są one jednak ani usprawiedliwieniem dla zachowań destrukcyjnych czy toksycznych, ani też nie determinują naszego życia. Nie są wyrocznią. Do końca pozostajemy osobami wolnymi, które decydują o swoim życiu, ponieważ mają rozum, wolną wolę i serce. Decyzję o zawarciu małżeństwa podejmują w sposób dobrowolny, nieprzymuszony i odpowiedzialny dwie wolne osoby. To podstawa dojrzałego życia. Jeśli już jesteście małżeństwem, odszukajcie proszę w pamięci, co sobie obiecywaliście. Jakie słowa przysięgi złożyliście? Czy są dla Was wciąż aktualne? Jeśli dopiero przymierzacie się do zaślubin, warto rozważyć kilka spraw. Czy chcecie stworzyć związek na całe życie? Pary, które złożyły, że nierozerwalność nie jest konieczną przesłanką, mają minimalną szansę na stworzenie trwałego związku. Czy chcecie mieć dzieci i ile? Wiele par rozchodzi się, kiedy niespodziewanie pojawia się dziecko albo kiedy jedno z nich jest już gotowe na dziecko, a drugie nie chce nawet o tym myśleć. Jakim typem małżeństwa chcecie być? Warto przegadać temat priorytetów, pracy zawodowej, finansów, rozwoju, wartości, zasad i światopoglądu. I ostatnie pytanie,
Gdzie chcecie mieszkać? W Polsce czy za granicą, a może nie ma to dla Was większego znaczenia? Te proste i podstawowe pytania pozwolą Wam uniknąć wielu rozczarowań i dramatów życiowych w przyszłości. Niby to wiesz, ale i tak irytujesz się, kiedy ona zarzuca, że jej nie rozumiesz, albo wściekasz się na niego, kiedy on zapomina o rocznicy ślubu. Przypisujemy sobie złe intencje w sprawach, które nie do końca od nas zależą. Badacze dowiedli, że mimo wcześniejszych wątpliwości istnieje coś takiego jak płeć mózgu. Za różnice w budowie kory mózgowej kobiet i mężczyzn odpowiadają chromosomy płciowe. Różnimy się nie tylko wyglądem, anatomią, fizjologią, ale również psychiką, perspektywą postrzegania świata, preferowanymi sposobami spędzenia wolnego czasu, podejściem do życia rodzinnego czy umiejętnością interakcji z innymi ludźmi, a więc cechami czy procesami, które są po prostu kontrolowane przez mózg. Ja odsyłam serdecznie do najnowszych badań naukowych, abyście Państwo sami wyrobili sobie zdanie na ten temat. Teraz przedstawię tylko kilka faktów, które mogą być odpowiedzią na to, jak i dlaczego zachowujemy się w określony sposób. W większości przypadków kobiety mają większą korę limbiczną odpowiedzialną za reakcje emocjonalne. Mężczyźni mają większe niektóre obszary kory ciemieniowej, która uczestniczy w procesie orientowania się w przestrzeni. Zagęszczenie neuronów w niektórych częściach kory płata skroniowego związanej z przetwarzaniem i rozumieniem mowy jest większe w mózgu kobiety niż w mózgu mężczyzny. Kobiety mają większy hipokamp niż mężczyźni, a jest to struktura biorąca udział w przechowywaniu wspomnień oraz zapamiętywaniu punktów orientacyjnych w terenie. U kobiet bardziej aktywizowane jest na przykład ciało migdałowate lewej półkuli, dlatego pamiętają one więcej szczegółów i niuansów, natomiast u mężczyzn prawej półkuli stąd tendencja do pamiętania raczej ogółu i istoty sytuacji. W mózgu kobiet jest więcej połączeń między dwiema półkulami, dlatego podział funkcji między nimi jest mniej naznaczony. U mężczyzn natomiast półkule mózgowe są bardziej wyspecjalizowane. Więcej połączeń między półkulami to większa wymiana informacji, dlatego na przykład w przypadku chorób neurologicznych możliwa jest szybsza rehabilitacja kobiet niż mężczyzn, bo funkcję uszkodzonej półkuli może po prostu przyjąć półkula nieuszkodzona. Bardzo ważnym zadaniem każdej kobiety i mężczyzny jest odkryć swoją tożsamość i poznać tożsamość współmałżonka, zrozumieć i uszanować swoją odrębność. Myślę, że to właśnie one nas do siebie pociągnęły, choć w życiu codziennym sprawiają nam wiele kłopotów. Dzięki przyjęciu ukrytej w nas odmienności, tajemnicy kobiecości i męskości, możemy uczyć się lepiej kochać, wspierać i po prostu rozwijać. Kolejny truizm, a jednak nie mamy dla siebie litości w zetknięciu z własną odmiennością. Dużo chętniej sięgamy po literaturę na temat osobowości, aby efektywniej komunikować się w miejscu pracy, niż chcemy poznać swojego współmałżonka, aby budować z nim dobrą relację. Wiedza na temat osobowości i temperamentów jest ogromna, a dostępnych źródeł bez lików, dlatego odsyłam do źródeł. Myślę, że przyda się ona nie tylko do zrozumienia swojego partnera, ale także będzie bardzo, bardzo przydatna w wychowaniu dzieci. Te obszary to postrzeganie bliskości i wspólnoty z drugim człowiekiem, to sposób radzenia sobie z konfliktami, podejście do seksu, umiejętność komunikowania pragnień i potrzeb i wreszcie oczekiwania wobec partnera. Każdy z nas nosi jakąś historię, jakieś przekonanie, wzorzec, który w określony sposób determinuje nasze zachowania i każe nam interpretować rzeczywistość czy postawę naszego partnera. To przyczyna wielu nieporozumień między małżonkami. Warto mieć tego świadomość i spróbować poznać, dlaczego tak jest.
Wiadomo, że na to, w jaki sposób funkcjonujemy jako dorośli ludzie w związkach, bardzo silnie wpływa relacja między nami a naszymi najbliższymi, szczególnie z rodzicami, a w głównej mierze z mamą. Dla jednych matka jest osobą, która jest blisko emocjonalnie i fizycznie, jest przewidywalna, opiekuje się i troszczy. Takie dziecko nie boi się, że jak odejdzie od niej na kilka kroków, to ona zniknie. Bezpiecznie się od niej oddala, by zaraz wrócić. Dostaje od niej akceptację, miłość, pocieszenie, zrozumienie i wsparcie. Takie dzieci jako osoby dorosłe funkcjonują w schemacie bezpiecznej więzi. Dzieci, które nauczyły się być w relacji opartej na przywiązaniu lękowym, kiedy mama zniknie, sprawdzają, czy coś się z nią nie stało, denerwują się, mają w sobie duży niepokój. I trzeci schemat oparty jest na przywiązaniu unikającym i polega na tym, że dziecko w ogóle nie traktuje swojej mamy jako osoby, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa, ciepła czy akceptacji. Potrafi odejść od matki daleko i nie płakać, nie szukać jej, w ogóle jej nie potrzebować. W jaki sposób przekłada się to na relacje partnerskie w dorosłym życiu? Z badań wynika, że schematy z wczesnego dzieciństwa przenosimy na relacje w związkach romantycznych. Możemy wyróżnić trzy podstawowe style budowania związków. Osoby o stylu bezpiecznym czerpią satysfakcję z bliskości z partnerem, akceptują te zachowania partnera, które prowadzą do zwiększenia bliskości oraz sami do niej dążą. Charakteryzuje ich przekonanie o tym, że partner jest godny zaufania i gotowy wspierać w trudnych chwilach. Przejawiają zadowolenie ze związku, akceptują partnera, angażują się w związek, nie tracąc własnej autonomii. Dodatkowo są otwarci, wrażliwi, skłonni do ustępstw, a w sytuacjach konfliktowych wykazują się chęcią do konstruktywnego rozwiązywania problemów. Mają stabilny i spójny obraz siebie, bardzo zrównoważony. Osoby o stylu unikającym nie są zaangażowane w związek, nie ufają partnerowi, nie odczuwają zadowolenia z relacji. Obawy i opór wywołuje w nich potrzeba bliskości i kontaktów intymnych, które sygnalizuje druga strona. Dystansują się wobec nich i wykazują trudności w akceptacji tej osoby. Wynika to z ich niskiego poziomu zaufania interpersonalnego i bardzo wysokiej samooceny. Uważają, że zasługują na posiadanie bliskich relacji z innymi ludźmi, ale przez ich potrzebę niezależności i obawę przed odrzuceniem rezygnują z wchodzenia w związki z innymi osobami. Przejawiają tendencję do porzucania innych ludzi i zbytnio angażują się w pracę, która ma zastąpić i zrekompensować im brak relacji z innymi ludźmi. Osoby o stylu lękowym wykazują się obawą o trwałość związku i żyją w przekonaniu, że partner je opuści. Takie jednostki ciągle zastanawiają się i martwią, czy związek dla partnera wciąż jest atrakcyjny i satysfakcjonujący. Uważają, że może on szukać alternatywnych relacji i czasem, paradoksalnie, partner zaczyna się dystansować. Dzieje się tak, ponieważ na niskim poziomie jest ich samoocena i interpersonalne zaufanie. Bardzo dużo w nich wrogości i impulsywności. W negatywnym świetle widzą swoją osobę, a w pozytywnym innych ludzi. Często angażują się w zachowania seksualne, które utożsamiają z potrzebą intymności. Ich związki są burzliwe, bowiem często jednocześnie odczuwają radość i obawy przed porzuceniem. Wykazuje się pewne zależności w dobieraniu się w pary w zależności od stylu przywiązania danej jednostki. I tak na przykład osoby o unikającym i lękowym stylu przywiązania bardzo rzadko wchodzą w relacje z inną osobą. Niezależnie od tego, jaki typ przywiązania reprezentujemy, a jaki reprezentują nasi partnerzy, możliwe jest stworzenie szczęśliwego związku. Poznaj swój styl, poznaj styl swojego partnera, abyście zobaczyli, dlaczego zachowujecie się tak, a nie inaczej. Można zacząć pracę nad sobą, może jakąś terapię osobistą i małżeńską, aby stworzyć dobry związek. Bardziej szczegółowo opowiem o tym w następnym wykładzie. Kiedy myślisz o swoim życiu zawodowym, pasjach, masz bardzo wysokie oczekiwania. Spodziewasz się wiele, chcesz zrealizować cele. Wizualizacja sukcesu bardzo Ciebie do niego przybliża, a konkretne działania przynoszą często spodziewane efekty.
istnieje podobna zależność między oczekiwaniami od małżeństwa a odczuwanym zadowoleniem ze związku. Co na ten temat mówi nauka? Największe szanse na stworzenie szczęśliwego związku mają pary, których oczekiwania od małżeństwa u obojga są bardzo wysokie, aczkolwiek realne do spełnienia, a przy tym nastawione na realizowanie bardziej potrzeby rodziny. Częściej zaś skazane na niepowodzenie bywa małżeństwo, po którym oboje partnerzy nie spodziewają się zbyt wiele. Niskie oczekiwania pozbawiają małżonków chęci do działania. Taka bierność sprawia, że faktycznie nikt nie pracuje nad relacją, co ponownie wpływa na obniżenie oczekiwań. To znowu pogłębia nieatrakcyjność związku, konflikty się nasilają, prowadząc nawet do rozkładu małżeństwa. Wysoki poziom aspiracji, to znaczy uważanie związku za nierozerwalny i dużo od niego oczekiwania, pobudzają do wysiłku, aby zrobić wszystko, co możliwe dla podtrzymania ognia w małżeństwie. Takie małżeństwo będzie starało się pozytywnie rozwiązywać konflikty, w przeciwieństwie do małżonków, którzy nie oczekują trwałości swojego związku, dla których każdy poważniejszy problem, zamiast mobilizować do współpracy na rzecz jego przezwyciężenia, będzie po prostu stanowić pretekst do zerwania relacji. Istnieją jednak szkodzące, ponieważ zbyt idealistyczne oczekiwania, na przykład życie bez konfliktów, kłótni, rozumienia bez słów, nieustannych fajerwerków, przygód, sielanki, oczekiwania, że współmarzonek dorówna jakiejś matrycy, która powstała w naszej wyobraźni. Takie oczekiwania zazwyczaj różnią się od rzeczywistości, co powoduje, że małżonkowie odczuwają rozczarowanie i poczucie niespełnienia, a winą za ten stan obarczają zazwyczaj partnera. Jeżeli zależy nam na wspólnocie, jeśli chcemy uczynić nasz związek bardziej satysfakcjonującym, będziemy sami aktywnie tworzyć nasze życie. Czasem modyfikować lub przewartościowywać oczekiwania i potrzeby w kierunku bardziej realistycznym. W tym aspekcie ważne jest, aby obydwojgu się chciało. Małżeństwa, które poniosły porażkę, cechuje to, że jednej lub dwóm stronom przestało pewnego dnia po prostu zależeć. Małżeństwo podlega nieustannym zmianom. My także się zmieniamy. Psychologia mówi o etapach w małżeństwie. Pierwszego podziału życia rodziny na fazy dokonał już w 1931 roku Sorokin. Różne teorie różnie je dziś nazywają, jednak większość z nich wskazuje na podobne momenty, wydarzenia i kryzysy w życiu, które powodują, że związek ewoluuje, zmienia się. Świadomość tego nie spowoduje, że unikniesz kryzysu, ale że lepiej się do nich przygotujesz. Potraktuj też je jak fazy rozwoju małżeństwa i swojego własnego. Chciałabym tutaj przywołać teorię Susan Shapiro-Barach i zacytować najbardziej charakterystyczne opisy każdej z 9 faz widzianej oczami kobiety. I jestem bardzo ciekawa, na którym etapie małżeństwa dzisiaj Państwo Wy się znajdujecie. Faza pierwsza. Na początku jest wręcz idealnie. Oboje jesteście zaangażowani emocjonalnie, staracie się, zabiegacie o siebie. Między wami jest chemia i pożądanie. Czujesz, że partner daje ci wsparcie i wierzy, że zawsze we wszystkim sobie poradzicie. Oczywiście przeżyliście już kilka kłótni, ale wyszliście z nich obronną ręką. Na początku waszej wspólnej drogi zadbaj o to, żeby między wami, poza namiętnością i pożądaniem, była także przyjaźń. To dzięki niej uda wam się pokonać wszystkie późniejsze problemy małżeńskie i przeciwności losu. Właściwie jest ona kluczowa w budowaniu długiego i szczęśliwego związku. Faza druga. Jakieś 2-3 lata po ślubie nagle dociera do ciebie, że zbyt wiele obowiązków jest na twojej głowie. Większość kobiet automatycznie wchodzi w rolę gospodyni, która zajmuje się domem. Nadchodzi moment, w którym po prostu masz dość. Chciałabyś, żeby partner pomógł ci lub chociaż docenił to, że zasuwasz na więcej niż na jednym etacie. Jeśli twój partner ci nie pomaga, powinnaś jak najszybciej zwrócić mu uwagę na ten problem. Szczególnie, jeśli deklarowaliście, że zależy wam na związku opartym na partnerstwie. Ustalcie, jak rozdzielić obowiązki domowe,
A jeżeli tego nie zrobicie, pamiętaj, poziom frustracji będzie narastał. Faza trzecia. Gdy na świecie pojawi się dziecko, wiele kobiet przestaje dostrzegać swojego partnera. Są całkowicie skupione na dziecku i swojej nowej roli. Panowie natomiast czują się jak piąte koło u wozu. Natomiast, jeśli chcą zaangażować się w opiekę nad dzieckiem, na każdym kroku są krytykowani. W takiej sytuacji niewiele trzeba, by notorycznie dochodziło do awantur. Jeśli chcesz przetrwać tę fazę, musisz zacząć pielęgnować wasz związek, zadbać o bliskość i intymność. Chodźcie na randki, mówcie sobie komplementy, doceniajcie siebie nawzajem. Chociaż jesteście dopiero w trzeciej fazie, już doświadczacie pierwszego dużego kryzysu. Faza czwarta. Jakieś 9-10 lat po ślubie pojawia się zmęczenie partnerem. Wiele kobiet deklaruje, że chciałoby pobyć kilka dni bez niego. Chociaż małżonkowie wciąż są razem, zaczynają się od siebie oddalać. Coraz częściej występują kłótnie o sposób wychowania dzieci i o odpowiednie zarządzanie domowym budżetem. Możesz czuć się zawiedziona tym, jak potoczyły się wasze losy, jak wygląda wasz związek. Najlepsze, co teraz możesz zrobić, to przestać porównywać wasze relacje do tego, co założyłaś sobie na początku małżeństwa. Mówiąc w skrócie, czas obniżyć poprzeczkę. Choć chciałabyś wrócić do tego, jak było na początku, nie jest to wcale takie proste. Faza piąta. Właśnie w okolicy 20. rocznicy ślubu wiele kobiet decyduje się na rozwód. Nagle dostrzegają, że istnieje inne życie, to pozamałżeńskie. Ich kariera zawodowa daje coraz więcej satysfakcji, dzieci właściwie są odchowane, mąż ma swoje sprawy, więc dlaczego nie zadbać o swoje szczęście? Zanim jednak podejmiesz jakąś radykalną decyzję i rzucisz w niego obrączką, umów się na wizytę do terapeuty. Być może uda Ci się znaleźć odpowiedzi na pytania, które Cię dręczą i zrozumiesz myśli, które głębią się w Twojej głowie. Faza szósta. Oboje wiecie, ile razem przeżyliście. Tych lat nie da się tak po prostu wymazać. Poza tym macie świadomość, że łatwiej iść przez życie we dwoje, a nie w pojedynkę. To właśnie dlatego decydujecie się na renegocjację i próbujecie ratować związek. Zniszczyć go można przecież zawsze. Uratować to jest sztuka. W tej fazie na ogół zwycięża rozsądek i sentyment. Faza siódma. Wiecie już o sobie właściwie wszystko. Doskonale znacie swoje wady i zalety, irytujące nawyki i podstawowe potrzeby. Jesteście w pewien sposób kompatybilni, ponieważ nauczyliście się bycia wyrozumiałym. Często przymykacie oko na zachowania drugiej strony i robicie wiele, żeby nie sprowokować awantury. Właśnie teraz, po 30-40 latach małżeństwa, zostajecie dziadkami, co powoduje, że wasza relacja zmienia się, wchodzi na wyższy poziom. Najlepsze, co teraz możecie zrobić, to pielęgnować waszą przyjaźń. Tę, którą stworzyliście w pierwszej fazie małżeństwa. Faza dziewiąta. Oczywiście wciąż wybuchają między wami konflikty. Najczęściej chodzi o pieniądze, które ty chciałabyś wydawać na wnuki, a mąż na spełnianie swoich zachcianek. W końcu tyle lat ciężko na to pracował. Mimo tych sporów cieszycie się swoją obecnością, ponieważ tak wiele razem przeszliście. Teraz wiecie już, że razem doczekacie śmierci. Jeśli przez cały ten czas pielęgnowaliście waszą przyjaźń, teraz będziecie okazywać sobie mnóstwo miłości i szacunku. Pozostaje wam tylko pogratulować. Często zmagamy się ze swoimi problemami sami. To nie jest dobry pomysł. Nikt nie jest dobrym sędzią w swojej sprawie. Złym pomysłem jest natomiast szukanie pomocy u osób, które nie mają kompetencji lub same nie poradziły sobie z rozwiązaniem swoich problemów. To podstawowa zasada sformułowana przez Sokratesa,
Radź się tych, którzy sobie radzą. Przeanalizuj, jakiego kalibru jest problem, z którym się mierzysz. Podejmij odpowiednie działania. Pomoc, na którą możesz liczyć, to na pewno Twoja rodzina, przyjaciele, wspólnota być może, do której należysz. Oczywiście specjaliści, inne małżeństwa, które sobie poradziły. Pamiętaj, zawsze radź się tych, którzy sobie radzą. Dla mnie na przykład Bóg. Terapeuci rodzinni, do których przychodziły pary, wielokrotnie zadawali im pytania. Czego dowiedziałeś się zbyt późno? Odpowiedzi mogą Ciebie naprawdę zdziwić. Otóż, że miłość może być trwała. Że miłość polega także na dawaniu. Że można nauczyć się łagodzić i rozwiązywać konflikty małżeńskie. Że nie należy unikać okazywania swoich uczuć. Że można zmienić niepowodzenia w sferze życia seksualnego. Że można się nawzajem porozumieć, a nie zwodzić się i manipulować sobą. Że dzieci wyczuwają konflikty, które się pomiędzy nimi rozgrywają. Że wiele problemów można rozwiązać i wiele spraw można załatwić za pomocą wzajemnego, otwartego komunikowania się. Że w małżeństwie żyje się wspólnie bardzo długo. Akt zawarcia małżeństwa możemy porównywać do stworzenia świata. Bo naprawdę powstaje nowy świat. Kosmos. To jest coś pięknego. I wasze małżeństwo nie jest przypadkiem. To nowe stworzenie, nowe małżeństwo będzie ciągle tworzyć dobytek, dzieci, plany, wyjazdy, tysiące spraw powstałych tylko i wyłącznie za sprawą małżeństwa. A jeśli małżeństwo jest czymś nowym, to nic dziwnego, że trzeba się będzie go nauczyć. Na tym polega życie, że uczymy się tego, co nieznane, co nowe. I że się nie wie, jak to będzie, ale że się zrobi wszystko, żeby było jak najlepiej. Dla mnie bardzo ważnym celem małżeństwa jest rozwój. Rozwój, który prowadzi do miłości. Bo przecież tutaj na Ziemi mamy nauczyć się kochać. Siebie, współmałżonka, dzieci, innych ludzi, Pana Boga. Odkrywać swoje człowieczeństwo i wypełnić życie sensem. Tego życzę Tobie i sobie z całego serca.